Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego gika, witajcie w roku smoka, ja zapraszam Was na zjazd rodzinny. 1823 elementy za 480 zł katalogowo zestaw jest ekskluzywem, czyli kupicie go tylko na legocom i w legostorach i wygląda naprawdę świetnie. A przelicznik ceny w stosunku do liczby elementów jest fenomenalny, ale to jest coś z czym kojarzone są zestawy z okazji chińskiego nowego roku. No a jak prezentuje się pudełko? no tak. Mamy tutaj dwupoziomowy budynek, na jego dachu jeszcze znajdziemy taką jak bantresolę czy też ewentualnie no takie miejsce do świętowania. Bardzo to fajnie wygląda. W środku znajdziecie całą masę minifigurek. No i jeśli chodzi o wykończenie, to zawsze te zestawy stoją na wysokim poziomie i ja nie ukrywam, że bardzo mocno już czekam na to, żeby otworzyć pudło, żeby dobrać się do jego zawartości i przede wszystkim złożyć ten zestaw, bo w zeszłym roku mieliśmy paradę, która była naprawdę bardzo kolorowa, mieliśmy tam całą masę nawiązań do różnych serii LEGO, wcześniej mieliśmy lodowisko, mieliśmy też ten park, naprawdę to są fantastyczne zestawy i ten zjazd rodzinny jest kolejnym świetnym zestawem. Wiem to już przed złożeniem, bo naprawdę tutaj poziom zawsze jest wysoki, a czasem nawet i bardzo wysoki, zobaczymy jak będzie w tym roku. Naprawdę uwielbiam te zestawy z okazji chińskiego Nowego Roku. Ile tam jest życia, ile tam jest scenek. Jeszcze zwróćcie uwagę, w tle mamy też fontannę ze smokiem, który pojawia się w innym zestawie. Naprawdę jestem bardzo mocno nakręcony na ten zestaw. Zobaczmy w takim razie, jak to wygląda z drugiej strony. A tutaj możemy sobie zerknąć, jak budynek prezentuje się w przekroju, bo on jest w pełni otwarty. Mamy tutaj też zaprezentowane poszczególne scenki, no i też możecie zobaczyć, jak rozłożyć parter piętro i też te antresole, którą mamy gdzieś tam na dachu. No dobra, to ja w takim razie nacinamy jedną i drugą plombę i zobaczmy, co w środku. W środku nie znajdziemy papierowych toreb. Na nie należy jeszcze trochę poczekać, żeby to był standard we wszystkich zestawach, ale zobaczmy, jak prezentuje się instrukcja, a właściwie instrukcje, bo to są dwie i też arkusz z naklejkami. No dobra, instrukcja została podzielona na dwie części. Tutaj mamy jedynkę, a tutaj mamy dwójkę, naprawdę jest tutaj co składać, biorąc pod uwagę liczbę elementów i cenę katalogową, to jest naprawdę super. No i tak prezentują się naklejki, które bardzo fajnie wzbogacą to wszystko. Dajcie mi moment i zaraz do Was wracam, będziemy mogli celebrować razem. No, jak ja lubię te zestawy na chiński nowy rok, gość w masce smoka to jest totalna petarda, ale w ogóle zobaczcie, ile tutaj się dzieje. Tutaj pani sprzedaje kwiaty, tutaj sprzedają jakieś zupy, tutaj jakieś bułeczki. Naprawdę dzieje się tutaj cała masa dobrego. Scenek jest odgroma. No i naturalnie zaraz sobie zajrzymy do środka, zwiedzimy sobie parter, zwiedzimy piętro, zwiedzimy również dach i taras, który tam się znajduje. No i chyba trwa tam randka, więc może na razie. Się Im nie przeszkadzajmy. No to tak, żeby wszystko odbyło się po kolei. Mamy tutaj takie dwa wózki. Z tego serwują. Hmm, coś na ciepło. Co tutaj dokładnie jest? Nie mam zielonego pojęcia. Czy to są jakieś kluchy, czy to są jakieś. Tutaj nawet na tej naklejce mamy po prostu groszki z lego, więc jest to dla mnie mylące. No ale tutaj możemy zobaczyć, że to się podgrzewa. Mamy tutaj też pałeczki, mamy widelec, a tutaj wjeżdżają jakieś kolejne. Przekąski. Ogólnie rzecz biorąc, przekąsek tutaj jest bardzo dużo, ale na momenty wózki wyjeżdżają na bok. No i co my tutaj mamy? W tym miejscu możemy zobaczyć takie stoisko. Do tej wiecie takiej chińskiej kaligrafii, gdzie machają pędzlami. Nie mam zielonego pojęcia, jak ta sztuka pisania w ten sposób się nazywa, ale pewnie kojarzycie, bo to jest takie wiralowe. Często gdzieś tam na TikToku można zobaczyć, jak ktoś zasuwa pędzlem i robi te literki. Mamy tutaj też stoisko dla pani kwiaciarki, i naprawdę tych kwiatów jest dużo. Tutaj są. Hmm, właściwie nie wiem co to jest, bo mamy taki dość niestandardowy odlew, to nie jest kulka, tylko zobaczcie: mamy takie wcięcie. Ja nie wiem, czy to jest jakaś roślinka, czy to jest jakaś bułeczka, ale ogólnie rzecz biorąc, też ten gość w stroju smoka coś takiego trzyma. Dawajcie znać co to jest, bo szczerze mówiąc, absolutnie się w to nie wgłębiałem. Ja też kulinariami chińskimi raczej się nie interesuję, więc jest mi to bardzo powiedziałbym. Dalekie od moich zainteresowań, no i nie mogę teraz tego wpiąć. A, udało się. Tu jeszcze mamy jakąś roślinkę, no i to właściwie tyle, bo tutaj już jest akwarium, które swoją drogą bardzo fajnie wygląda i od razu przyciąga uwagę, kiedy idzie się chodnikiem. Żeby zajrzeć do środka, ja może też dla wygody zdejmę piętro. Ono jest zamocowane na kilku wręcz studach. Przesuwam to, co. Nieco wyżej, teraz tak, możemy sobie zdemontować tę ściankę. Cyk, mniej więcej taki patent jak we fragmentach miasta Ninjago, może też nieco zmienię kadr, może też troszeczkę go przybliżę, żebyście mieli lepszy rzut oka na to wszystko. Tutaj znajdziemy takie. Lobby, taką recepcję, gdzie po prostu prawdopodobnie przychodzi się i mówi się, gdzie się ma stolik. Kuchnia nie jest zbyt wielka, no ale zobaczcie, znalazło się miejsce dla samej kuchenki. Tutaj też mamy indora, to znaczy, wiecie, to jest odlew indyka, ale pewnie on imituje kaczkę, bo w Chinach to jest bardzo popularny drób. No i tutaj jeszcze mamy jakiś obrazek, ktoś sobie tam celebruje chiński nowy rok, zapewne. Jest tutaj trochę sprzętu, no i w samym środku znajdziemy klatkę schodową, która prowadzi nas na górę, a na górze wygląda to następująco. Naprawdę dobrze to wygląda na górze. Mamy tutaj te takie okna, które nie mają szyb, ale te elementy wyglądają świetnie. Możecie używać ich jako barierek. Zwróćcie też uwagę na te wszystkie daszki. Mamy tutaj całą masę sztabek, które tworzą dachówki i wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Tutaj znajdziemy też bardzo fajną reklamę ze smokiem. Tu mamy też taki Zwisający kawał płótna, no i możemy zaraz zajrzeć do środka. Ale też zerknijcie na te dekory zrobione ze złotych liści i złotych żab, żeby sobie tutaj wygodnie zerknąć. Też może na chwilę zdejmę to, co mamy na samej górze. A, coś mi się tam lekko zblokowało. Już wszystko jest elegancko, bo sama góra trzyma się tylko na jednym studzie, i tutaj to nam się po prostu blokuje. I teraz tak mamy tutaj. Znowu może nieco zmienimy kadr i lekko to wszystko przybliżę. Cyk. Mamy naprawdę bardzo duży stół, przy którym znajdziemy sześć krzeseł. Zwróćcie też uwagę na to, że mamy tutaj bardzo dużo klusek, więc ewidentnie ktoś sobie ogarnia takiego hotpota. Tylko, że nie widzę tutaj jakiejś wentylacji, która byłaby gdzieś tam od góry wyprowadzona, ale wygląda to całkiem nieźle. Tu jeszcze jest chyba. Konsola do karaoke. Naturalnie mamy wejście z dołu i tu jest toaleta. Tylko jak tam u licha wejść? No, nie mam zielonego pojęcia, bo sobie te drzwi możemy otwierać. Tylko co od razu z klatki schodowej? No, jakoś tak dziwnie. E, toaleta nie działa tak jak w przypadku ostatniej części miasta Ninjago, czyli nie mamy tutaj spłuczki, no ale mimo tego, że jest ciasno, to jest całkiem nieźle. No, a tutaj jeszcze mamy fajerwerki, Tak są wytknięte, gdyby ktoś sobie chciał wejść i nagle zacząć strzelać, ale raczej odradzam. Wiecie, tego nie lubią, nie stosujmy takich zabaw. Na samej górze jeszcze więcej lampionów, mamy taką kolejną girlandę. Świetnie te lampiony wyglądają. Mamy tutaj takie małe nadruki złotych smoków. Jest też chyba ogrzewacz. No i tu z kolei znajdziemy tylko dwa krzesła. A jeśli chodzi o stół, on też jest całkiem nieźle zastawiony, jedzenia jest całkiem sporo. Tu jeszcze znajdziemy trochę roślin. No i tak jak mówiłem, są tutaj te fajerwerki, takie bardzo klasyczne, takie nawiązujące do Fajerwerków, które mnie wizualnie kojarzą się z tymi, które widzieliśmy choćby w kreskówce Mulan. No, a tam naturalnie te wszystkie nawiązania do kultury chińskiej były bardzo dobrze zaprezentowane, to co widzicie, jak wygląda budynek, pora w takim razie zerknąć na mini Minifigurek jest 13, to naprawdę bardzo dużo. No, bo weźcie pod uwagę zestawy kosztujące 480 zł z Serii Lego City z Ninjago. Już nie mówiąc o Star Warsach, tam naprawdę figurek jest zdecydowanie mniej. No, a tutaj ewidentnie królem rozdania jest facet przebrany za smoka. Więc zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Ta nakładka na głowę wygląda oszałamiająco i w ogóle też ten złoty, pięknie zadrukowany torsik daje radę. Ale to, co też bardzo mi się podoba. To te jeansowe kurtki, które są ozdobione smokiem na plecach, i dwie figurki zostały właśnie w takie kurtki ubrane. Widać, że matching tutaj jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Mamy też co prawda pozostałe figurki, ale to są już raczej takie zwyklaki z bardzo fajnymi akcentami. No bo też zwróćcie uwagę choćby na pana kucharza. On też tutaj ma złotego smoka na plecach, ale mimo wszystko ta trójka, którą pokazałem wam przed chwilą, to moi faworyci. Powtarzam to, każdego roku jestem wielkim miłośnikiem zestawów z okazji chińskiego nowego roku. No bo przynajmniej te, które zawierają figurki, figurek bardzo dużo nam dostarczają. To są też naprawdę ładne konstrukcje i świetne elementy. Poza tym przelicznik ceny do liczby elementów wypada naprawdę bardzo korzystnie, a w tym roku to już w ogóle mam wrażenie, że to jest takie wow. Naprawdę ten przelicznik w tym roku jest fenomenalny. No i pamiętajcie, to są zestawy dostępne od początku do końca roku. On za rok już dostępny nie będzie. W 2025 dostaniemy prawdopodobnie kolejne zestawy z okazji chińskiego nowego roku, a ten będzie już zestawem archiwalnym. Więc warto rozważać zakup tych zestawów, kiedy chcecie zgarnąć jakieś gratisy, kiedy po prostu chcecie sobie złożyć coś ładnego w przyzwoitej cenie i z dobrym przelicznikiem. Naprawdę serdecznie Wam te zestawy polecam. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.